Dzień dobry wszystkim. Tutaj Duży Adrian i Prawdziwe Życie. Wczoraj wam nagrałem film, ale jeszcze go nie wrzuciłem, bo wieczorem nie miałem siły. Rano internetu brakło. Czasami tak bywa na wsi. No i co? Wczoraj się wkurzyłem, bo nie było smarowania drobowcu, nie? I mówię, chyba przez to się zaciera. Ale ponieważ ja jestem duży i nie jestem taki idealny, popełniam błędy, to kurwa zapomniałem, jak mi kolega z serwisu mówił, że, a to było ponad rok temu, że muszą się przednie koła kręcić, żeby było wymuszone smarowanie, bo tam pompa jest napędzana z tego krótkiego wału. I nieważne, czy jest napęd włączony, czy nie, podczas jazdy smaruje, bo koła są wierne. Generalnie napęd idzie tylko na środkową oś, na drugą. No i ja o tym wczoraj zapomniałem, sprawdzałem tylko na tylnym napędzie, no i nie było smarowania. Ale wieczorem mi się przypomniało, ale kolega drugi zadzwonił i mówi, że też mu się przypomniało, jak to działa. I patrzcie, dzisiaj naprawione. Leje się ładnie, leje się. Pełen sukces. Oczywiście kapie olej do skrzynki, żebyście nie myśleli, że na ziemię, jak tu Miszlandzie. Także później wam coś nagram, jak będę wyciągał sprężarę. Nara. No, witam, 10:50. Teraz będzie zrzucona sprężarka, tylko muszę ją trochę umyć. Płyn, wiadomo, trzeba z niej spuścić. No to tylko tak niewiele tam wchodzi, nie? Taka kasta. Chyba ze 4 dychy. O, dlaczego robimy sprężarę? Zaraz wam pokażę. No, pada deszcz ze śniegiem, wszystko wariuje. Czemu sprężarę będziemy robili? To zobaczcie. Teraz mało widać, ale jak pierdolnie nie nasłuchają, to masakra. Generalnie z niej bardzo dużo oleju ucieka. A tutaj jak w tym poukładamy węże, chyba z półtora roku temu. Albo już rok to na pewno. No i wszystkie ok, zero przetarć. Cały czas śmiga, także dobra. Płyn już praktycznie, zlatują same resztki. Wykręcam sprężarę, myję to i będzie regeneracja. Bardzo dużo oleju rzuca, tylko dzisiaj jak na złość, kurwa, mało widać na szmacie. Czasami to jest plama taka, kurwa, że kieliszek by zebrał. Widzimy się później, nara. No i mamy 12:13. Sprężarka się wyrwała. Trochę zaolejone, jak widać. O tak, o. Czyli nie kłamałem. O, widać. Jest wyciągnięta. Już tak lekko chodzi, że nawet nie słychać, żeby ona pompowała. Pompuje. Nawet nie wiem, w którą stronę ma się kręcić, bo ja się na tym nie znam. No i dobra, za chwilę trzeba ją umyć, wyrwać do przodu. Później się widzimy. No witam po małej przerwie, 12:35. Robimy sekcję zwłok. Chyba żygała olejem. Co to gimbusom przypomina? Gimbusy i tak nie zgadną. Za chwilę dalej reanimujemy trupa i zobaczymy, co go boli. No i chwilę później mamy trupa pokrojonego na części. Co tam widać? Nie wiem, bo się nie znam. A te tu bisie przyjdą mi tu z pomocą. Najważniejsza rzecz, dlaczego się pierdoli. Nie no, z tabuletem nie sprawdzę. Ale mamy wszystko wybebeszone. Może wymienię od razu łożyska i będzie święty spokój.
Dobra, widzimy się przy składaniu, jakby doleciał na chatę. Nara.